Ktoś się kiedyś zapytał o przewód. Przewód ma chyba z 2,5 mm, tak na oko mi się wydaje. Choć pewności nie mam. Nie jest on wcale cienki, że tak powiem.
to jest jak się ma jedną rękę. No mało miejsca mam w tym swoim, kurde, burdeliku, przyznać trzeba. Żywarka też za nisko jest. Kable są za grube. I niewygodnie je normalnie wykręcić. Nożyczki by się zdały. Gdzieś się zagubiły.
Pistolet się grzeje. Widzę, wszystkie taśmy papierowe wynieśli mnie. Ani jedna nie została. Myślałem kiedyś o koszulkach takich większych, żeby koszulkę założyć, otulić. Też pomysł byłby całkiem całkiem. Byłby. Tylko że Chińczyki nam chorobę na razie wpierdzielili. Nie, to będzie dobre. Super wyszło. No i zaczynamy od minusowego.
Minus i plus oczywiście to muszą być najlepsze połączenia. Nie może być za mało cyny. Dopiero teraz przeszło. Tak jak trzeba. I oczywiście, żeby to zadziałało, musimy łączyć od minusa do plusa po kolei te kabeleczki nasze, do balansera tak zwanego. To nie musi być jakiś gruby przewód. To są prądy balansujące, a nie jakieś tam zdrowo ładujące, że tak powiem.
No i tu możemy zobaczyć bardzo wyraźnie, że tam, gdzie jest element czarny, nawet mimo, że jest w jednym poziomie i mimo wszystko ten czarny jest tak delikatny, że widać taką jakby, nie wiem, otoczkę, tło. Laser jest ograniczony minimalną mocą, a mimo wszystko to, że jest minimum, to i tak powoduje takie delikatne jakby nadtrawienie tego plastiku, tak można nazwać. Nawet jak mamy wizytówkę czarną, jest taka w komplecie do ustawienia ostrości, to normalnie na tej wizytówce, nawet jak nie jest włączona, tylko uruchomiona w sensie w zasilaniu, to już wypala dosłownie na dzień dobry. Także takie myki czasem się dzieją. Rzecz normalna. Oczywiście czytelne jest, nie ma problemu z tym, prawda? Tylko na czarnym kolorze takim coś się dzieje. Pisałem do Chińczyka, Chińczyk nic nie odpowiedział. Kupione, kupione, sprzedane, ma to gdzieś. Tak jakby za duża moc tego lasera jednak było. Już koniec sprawy. Wyjmujemy naszą bateryjkę i patrzymy, jak to zostało zrobione. No raczej wszystko czytelne, nie? Nie jest może też idealnie na tym poziomie, to delikatnie to tym ustawić, to wszystko w tip-top, to naprawdę jest niezły wyczyn.